Po ogromnym sukcesie 5 nocy w Biedronce, które wstawiłem tydzień temu, nadszedł czas, aby nagrać oryginalne 5 nocy w Biedronce. Czyli starszą wersję tej gry, która zawiera mroczne sekrety polskiej Biedronki, więc zaczynajmy, klikamy oczywiście nowa gra. Wy w tym czasie, widzowie, zostawcie jedną, jedyną łapkę w górę. Zobaczymy, ile uda wam się dobić, a my jesteśmy w biurze, o wow, a w zasadzie to chyba w magazynie Biedronki, więc posłuchajmy, co ma nam do Witaj w Biedronce. Cześć. Słyszałem, że nie jesteś tutaj pierwszy raz. No nie. Podobno pracowałeś tutaj kilka lat temu, prawda? To jest to Lore. W każdym razie przypomnę ci co i jak. Dobra, przypomnij mi. A więc tak. Jeśli klikniesz lewy przycisk myszy lub naciśniesz klawisz Ctrl na swojej klawiaturze, zapalisz światło w korytarzu. Dobra. Lecz to ci się dzisiaj nie przyda. Ważne jest to, żebyś utrzymywał energię w generatorze. 5 nocy. Wiesz, generator energia, tak? Duży skrzynkowaty wynalazek gdzieś z tyłu. Przyda ci się także radar, który pokazuje ci, gdzie jest kalafior Krzyś. Kalafior Krzyś. Gdy będzie blisko, naciśnij po prostu alarm i to powinno go zatrzymać. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą noc. Zadzwonię jutro. Dobrze. Mam nadzieję, że nie przegapiłeś instrukcji. Miłej nocy i dobranoc. Nie przegapiłem, to kolejny raz, kiedy wracam do Biedronki, więc raczej głupio byłoby, gdybym zapomniał, jak się tutaj pracuje, więc na szczęście wiem, co robić. I tak, kalafior Krzyś jest naszym najgorszym przeciwnikiem pierwszej nocy i musimy tak, nakręcać generator, a w zasadzie ładować generator, żeby nie skończyła nam się energia. Mamy radar, jeżeli będzie blisko, to alarm wciskamy i to chyba powinno go powstrzymać. Pytanie jest następujące, czy to jest blisko, czy może to jest blisko, bo jednak tu jest moje biuro. Okej, wróćmy i zobaczmy. Nic się nie świeci. Oczywiście pierwszej nocy światła nie potrzebujemy. Jestem ciekaw, jak będą wyglądały kolejne noce, bo tutaj mamy... To jest ta starsza wersja, która zawiera 5 nocy, więc może być ciekawie. A także dostałem informację, że są tutaj minigierki z fabułą, czyli z waszym ulubionym lore, więc jestem ciekaw, jak wygląda lore Biedronki polskiej. To może być interesujące. Dobra, on jest blisko, ja to czuję. Ja będę cały czas używał tego alarmu, bo wydaje mi się, że to będzie w stanie mi pomóc. Mamy oczywiście ten generator, który musimy ładować i z tego co widzę, jak energia w generatorze ubywa, to na środku pojawia się czarna kropeczka, która powoli, powoli rośnie. Tak to mniej więcej wygląda. Mamy pierwszą AM, więc na razie idzie nam całkiem dobrze. Kalafior Krzyś, widać, że tutaj się troszeczkę przemieszcza. On jakby chciał mnie zaatakować. W sumie jest blisko, więc użyję alarmu, żeby go odstraszyć. O, czyli jednak był blisko. Dobra, tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście linka do gry zostawiam wam w opisie, jeżeli chcielibyście sobie zagrać, przetestować, bądź też sprawdzić, czy jest to fajna gra i być może sprawdzić na przykład fabułę Biedronki, jak wygląda. To oczywiście linka macie w opisie, a tymczasem musimy nakręcić generator, ponieważ troszeczkę mi się tutaj rozładował. Pięknie, wróć i teraz tak, radar. Okej, jesteś daleko, panie kalafiorze, więc bardzo dobrze. Pierwsza noc nie powinna być trudna, jakoś w takich gierkach raczej ta pierwsza noc jest taka bardziej do pochillowania. To widzowie, jestem ciekaw, ile dzisiaj łapek w górę zostawicie, bo powiedziałem, żebyście zostawili tylko jedną, a jak ostatnio powiedziałem przy grze z Biedronką, żebyście zostawili jedną łapkę w górę, to chyba ich zostawiliście z 8000, o ile się nie mylę, więc chyba podobają wam się takie właśnie polskie gry, typu właśnie Biedronka i spędzanie nocy w magazynie, więc zobaczymy, ile dzisiaj łapek w górę uda wam się dobić. A tymczasem idziemy do generatora, bo troszeczkę mi się tutaj rozładował, może niewiele, ale zawsze wolę go mieć nakręconego. I tak, kalafior Krzyś jest tutaj, więc raczej jest daleko od nas. I niebezpieczeństwo, czyli wychodzi na to, że jak on się pojawi dosłownie przed moim biurem, to jest znak, że robi się niebezpiecznie i wtedy musimy tak naprawdę uważać. Kolejnych nocy oczywiście prawdopodobnie pojawią się kolejne świeżaki, które będziemy musieli też odstraszać, więc może być dość interesująco. I też widzę, że tutaj AI jest dość inteligentne, bo on sobie chodzi tu, trochę tu i prawdopodobnie w pewnym momencie typu trzecia w nocy zacznie mnie bardziej atakować. Takie mam dziwne tutaj przypuszczenia. Światło mi na razie nie jest potrzebne. Widać, że troszeczkę się kamera baguje, jak weźmiemy tak na środek, ale raczej mi to jakoś specjalnie nie przeszkadza. Dobra, nakręćmy sobie generator, żeby zyskać trochę energii. Pięknie, wejdźmy na radar. I też ciekawe, czy uda mi się przejść wszystkie 5 nocy, bo wydaje mi się, że z każdą kolejną nocą poziom trudności będzie się drastycznie zwiększał. Ale zobaczymy, jakby może mój skill pozwoli, abym ukończył wszystkie noce. 4 AM, bardzo dobrze, wy w tym czasie widzowie, jeżeli w ogóle jesteście nowi jeszcze na kanale i nie kliknęliście suba, to jest idealny moment, żeby to zrobić, bo to wam da powiadomienia o najnowszych filmach, że wiecie, nie przegapicie po prostu filmów na moim kanale i będziecie zawsze na bieżąco, więc warto tego suba po prostu kliknąć. A tymczasem kalafior Krzyś jest tutaj. Prawdopodobnie, czyli tak, to jest magazyn, to jest sklep, tutaj może być
parking, albo jakaś dodatkowa hala, coś na tej zasadzie. Ciężko stwierdzić, nie wiem, jakby jak wchodzę do Biedronki, to raczej jest po prostu małe wejście, duży sklep i obok jest magazyn, więc ciężko powiedzieć, czy tutaj dokładnie tak samo to wygląda. Dobra, nakręcamy generator, wróć, 4 AM, okej, czyli noce trwają tutaj około, powiedzmy, 5 minut, czyli mniej więcej jak we FNAF-ie, tyle, że tutaj mamy te świeżaki, które nas atakują. Okej, czy warto teraz włączyć alarm? Włączmy, jakby ten alarm mnie nic nie kosztuje. 5 AM, zaraz będziemy mieli ukończoną pierwszą naszą noc. Wystarczy tylko poczekać do tej 6 i zmiana się kończy. I tak, w Biedronce też są nocne zmiany, z tego co się orientuję. Chyba nawet w prawdziwym życiu też, gdzie pracownicy w nocy po prostu mają rozładunek towaru, więc oni też przychodzą. Chyba, no, że niekoniecznie na północ, ale jakoś tak druga, trzecia w nocy. Też gdzieś mi się obiło o uszy, że coś takiego jest. Chociaż pewności 100% nie mam, ale nieważne. Mamy 5 AM. Ważne jest to, że ukończyłem pierwszą noc. I czy to już jest ten moment? Dobra, nakręćmy jeszcze generator. Pyk, 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 wróćmy i oczywiście radar. Uuu, blisko jest, a gdzie mój alarm? A gdzie jest mój alarm? Halo? Proszę, on był naprawdę blisko, ale się oddalił z tego co widzę. Ciekawie, ciekawie działa ten kalafior Krzyś. Oczywiście będzie ciekawiej jeszcze jak w następnym dniu, a w zasadzie w następnej nocy będzie ich więcej i przybędą kolejne świeżaki. Dobra, niech już 6 wybije, ile można czekać? Dawać 6, szybko, ja chcę już zakończyć moją zmianę. I mamy to, 6 AM. Pięknie. Koniec pierwszego dnia pracy w Biedronce. Zobaczymy, jak dzień drugi będzie wyglądał. What the hell? Oh! Jestem... To naprawdę... Okej, to jest to lore. Okej. Mamy dzieciaki, czyli to jest jakby punkt taki daycare, czyli powiedzmy taki miejsce, gdzie dzieciaki mogą się bawić, kiedy rodzice robią zakupy. Coś w tym stylu. A my jesteśmy pracownikiem Biedronki. Tylko jakie jest nasze zadanie tutaj? Czy my mamy pozbierać wszystkie świeżaki? Czy też nie? O co tutaj chodzi? To jest mroczny sekret Biedronki. Mroczne lore. I widać, że te dzieciaki są zadowolone tutaj ze wszystkimi świeżakami. Ale coś czuję, że tutaj... Tutaj może się skrywać jakiś mroczny sekret, o którym jeszcze nie wiemy. Pytanie jest następujące. Co jako ja, pracownik Biedronki, powinienem tutaj zrobić? Czy powinienem zebrać te wszystkie jakże soczyste świeżaki, które sobie chodzą po kątach? Czy może powinienem... Ej, w ogóle jeden dzieciak wygląda inaczej. Ten. Może powinienem do niego podejść i może od niego dowiemy się, co mamy zrobić dalej. Nie, mamy przejście na dole. Dobra, 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 czyli jest przejście na dole. Teraz zauważyłem, że to jest przejście do kolejnego pomieszczenia. No dobrze, zobaczmy, co się kryje. Postać troszkę za wolno chodzi, ale to raczej nam nie przeszkadza. Idziemy dalej. O, i to było całe lore, dobra, czyli na razie jeszcze dużo nie wiemy, ale pewnie kolejnych nocy... Hej, witaj w Biedronce. Cześć. Dzisiaj jest już noc druga. Tak. Chociaż nie wiem, czy masz się cieszyć, bo dzisiaj obudziła się Borówka Basia. O nie! Kolejna maskotka Biedronki. Tylko nie Borówka Basia! Tak samo jak Krzysiek, ale jest trochę wolniejsza. Okej. Nie zapominaj utrzymywać energii w generatorze. I to chyba dobra. Tyle, jeśli chodzi o tą noc, więc do jutra. Okej, ciekawie, mamy Borówkę Basię i Kalafiora Krzysia, czyli już dwa mamy świeżaki, okej. Oczywiście musimy ładować generator i z tego co usłyszałem, Borówka Basia jest troszkę wolniejsza niż Krzyś, czyli... O, zielony to jest Kalafior Krzyś, niebieska to jest Borówka Basia, a to jestem ja w biurze. Czyli jak one się zbliżą do mnie za bardzo, to muszę użyć alarmu. Tylko pytanie, dalej nie rozkminiłem, jak to działa, czy jakby bliżej to znaczy, że będą tu, czy bliżej, jak już są w tym dużym pomieszczeniu. Ciekawe i też właśnie ciekawe będzie kolejnych nocy, jak będzie wyglądał ten jakby lore, co nie, że co się wydarzy dalej. Czy te dzieci zaczną ginąć, czy o co chodzi, czy może coś innego. To będzie interesujące, niemniej jednak pomysł na zrobienie takiego fangame'a na jakby FNAF-owego, genialny, totalnie genialny. Jak wyjdzie remaster, pełna wersja, to na pewno ogram, możecie być 100% pewni. Tam na razie są dwie noce, ale jakby twórca zapowiedział, że chyba pod koniec stycznia wyda całą grę, więc będzie 5 nocy i to może być hit, tak więc na pewno ogram to dla was na kanale, więc nie czekaj drogi widzu i kliknij suba, żeby być na bieżąco i nie przegapić tej jakże fantastycznej produkcji, a tymczasem widzę, że powoli się do mnie zbliżają, tylko czy to już jest bliżej? Ja bym użył sobie alarmu teraz, szczerze mówiąc, tylko że z tego co widzę, oj, to jest już blisko. Dobra, alarm, alarm. Potrzebuję alarmu.
bo będzie jumpscare. O! Dostałem jumpscare od borówki Basi i jeszcze od kalafiora Krzysia. Dwa na raz jumpscary. Ponownie mamy pierwszą AM i niestety, jak widzieliście, skończyło się to dla mnie jumpscarem, więc tym razem nie dam się borówce Basi i kalafiorowi Krzysiowi. Tym razem pokonam ich i po prostu ich odstraszę, gdy będą w tym miejscu, czyli tuż przed moim biurem. Natomiast kiedy są, zauważyłem, że tutaj, albo tu gdzieś na górze, albo gdzieś tutaj, to raczej szkody mi żadnej nie robią, więc jakby mogą sobie tam być. I oczywiście trzeba pamiętać o nakręcaniu tutaj tego generatora, to jest bardzo istotne, bo inaczej, jeżeli tego nie zrobimy, to skończy się energia i pewnie nie będziemy mogli używać alarmu. Tak przypuszczam, że się stanie, ale ja do tego nie dopuszczę, więc możecie być spokojni, że takie coś się raczej nie wydarzy. I jestem ciekaw, co będzie trzeciej nocy, bo chyba kolejnym ze świeżaków to będzie chyba kalafior Krzyś, borówka Basia, chyba będzie groszek, o ile się nie mylę. Takie mam przeczucie, ale jakby zobaczymy oczywiście. I co będzie też czwartej i piątej nocy, więc pewnie jeszcze będą kolejne. Więc na razie tutaj, jak widzicie, nie mamy za dużo do roboty, tak? Na razie spoko, alarm. Wynocha mi stąd. Jak tu mi wejdą, to już wolę od razu tutaj kliknąć, żeby sobie poszły. Natomiast jeżeli chodzi o nasze biuro, to kalafior Krzyś, jak klikniemy mu na nos, to nic się nie dzieje, więc wersja zdemasterowana jest zdecydowanie lepsza. Mamy też dwa monitory, które jakby tutaj nam nic nie robią. I jestem ciekaw, czy kolejnych nocy jakby one się odpalą, coś będziemy musieli tutaj jakąś minigierkę wykonać. Ciekawe, ciekawe. Niemniej jednak jakby światło na razie nie jest nam potrzebne, ale pewnie będzie jakiś tutaj, nazwijmy to przerażający animatronik pluszak świeżak, który wejdzie nam i będziemy musieli świecić na niego światłem. Mamy drugą AM, odpalmy sobie generator, który, troszeczkę energii tutaj straciliśmy, bardzo niedobrze. I też chcieliście więcej fangame'ów FNAF-a. Jeżeli chcecie jakiś fangame FNAF-a, napiszcie koniecznie w komentarzu. Ja sobie zapisuję te gry i po kolei staram się je wszystkie ogrywać. Więc tak, Five Nights at Candy's będzie na kanale, ale jeszcze nie czas, więc spokojnie. Najpierw rzeczy ważniejsze, czyli 5 nocy w Biedronce. Przepraszam widzowie, przepraszam, ale to jest ważniejsze. No więc jakby po prostu napiszcie w komentarzu wasze propozycje fangame'ów, które uważacie, że będą fajne do oglądania, zrobią fajne wyświetlenia i wam się będą podobały. Więc jeżeli te 3 punkty będą spełnione, no to myślę, że jakiegoś fajnego fangame'a sobie jeszcze ogramy. Dobra, tu jest borówka Basia i kalafior Krzyś, czekają na mnie w środku tutaj, prawdopodobnie zaraz mi tutaj wbiją, więc tak, generator, też zauważyłem ciekawą rzecz, że możemy siedzieć cały czas na generatorze, jakby w tym pokoju z generatorem i odpalać sobie radar. Póki jeszcze jest noc druga, w której nie ma kolejnego przeciwnika, to możemy tutaj dowoli siedzieć i po prostu odpalać radar albo wróć i cały czas nakręcać generator, więc alarm, alarm. Dobrze, dobrze zrobiłem, bardzo dobrze zrobiłem. Borówka Basia chciała mi wbić do biura, więc jakby nie mogłem na to pozwolić. Jestem ciekaw, czy jest możliwość, aby właśnie po użyciu alarmu znowu od razu tutaj któryś z naszych kochanych świeżaków mi wbił do biura. To by było troszeczkę niesprawiedliwe, ale wydaje mi się, że jak już... Nic mi się nie wydaje. Połowa zmiany za mną i jak widzicie, te świeżaki są strasznie wkurzające i są bardzo szybkie, jak na zwykłe pluszowe zabawki z Biedronki, powiem szczerze. I tak, mamy radar, prawie 4 AM i trzeba bardzo się pilnować i nawet używać alarmu, kiedy one nie są wcale tak blisko, bo minie sekundka i potrafią od razu wleźć do biura i wtedy już mamy przegranie, więc jakby dobrze jest pilnować to. Jak tylko się pojawią w tym pomieszczeniu, to wtedy używać alarmu. Tak więc póki co możemy sobie wejść na generator, doładować go. Na szczęście generator jest dość mocny i dość dobrze się trzyma. Dobra, alarm, jak najbardziej wydaje mi się, że to jest idealny moment. Mamy 4 AM, jeszcze tak daleko nie doszedłem, więc prawdopodobnie jak tylko wskoczy 5 AM, to będziemy mieli to zrobione. Poświećmy światłem tak profilaktycznie, mimo iż jeszcze tutaj nie ma kolejnego przeciwnika, to na wszelki wypadek warto tego użyć. Dobra, coś czuję, że zaraz będzie jakiś atak, ja to przewiduję, że za chwilę. Tak, naładujmy radar, dobra, na razie nic nie ma. Wróć, radar i proszę bardzo, widzicie? Minęła sekundka i kalafior Krzyś już chciał mi się wbić tutaj do biura, ale nie ze mną te numery. Oj, nie, nie, nie. To jest dopiero noc druga, jest naprawdę ciężko, a co dopiero jak będzie noc trzecia, czwarta i piąta, bo tutaj mamy faktycznie 5 nocy w Biedronce, więc może być ciekawie. Nie wiem, czy dam rady w tej robocie wytrwać 5 nocy, ale dobra, póki co trzymają się ode mnie z daleka. Naładujmy sobie do końca. Za chwilę powinna wybić 5 rano i o 6 kończę zmianę, więc dużo już nie zostało tutaj pracy. I teraz pytanie, czy powinienem użyć alarmu, czy może nie powinienem używać alarmu? Wydaje mi się, że
Użyjmy alarmu, co mi szkodzi? Mamy 5 AM, więc to jest idealny moment. Naładujmy sobie generator, pięknie, i zobaczmy na radarze. Nie mogę go oczywiście jakby tutaj tego alarmu używać cały czas, tylko muszę odczekać, ale wydaje mi się, że jak go użyję i jest ten dźwięk tego alarmu, to one się tego boją i nie podchodzą do mnie. Takie mam tutaj, taką mam tutaj teorię. Dobra, 5 AM, doładujmy sobie... Słyszę coś. Oj, już myślałem, że coś mi tutaj wbija. Dobra, generator jest doładowany na full. Raczej nie muszę już patrzeć na generator. Będę patrzył tylko tutaj i profilaktycznie świecił po prostu światłem, żeby mieć pewność, że żaden tutaj świeżak mi nie wbije do biura. Okej, mamy tak, tutaj, tutaj, dobra, alarm. Jak nic, jak nic, jak już są tutaj, to minie sekundka i mogą się pojawić od razu w moim biurze. Tego jestem pewien. Też zauważyłem, że dźwięk się resetuje, kiedy wyjdziemy z radaru, więc nie musimy słuchać tego dźwięku. Dobra, proszę, nie wbijajcie mi do biura, nie teraz. Błagam. Borówka Basia, nie rób tego. Borówka Basia, nie, wbija mi do biura. Alarm, 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 alarm. 6 AM, udało się, przetrwałem atak borówki Basi. Ona już stała przed moim biurem, ale wybiła 6 i udało się, pokonałem ją. Jej, pięknie. I mamy kolejną minigierkę. Ciekawe, czy ja mogę teraz... O, mogę iść dalej, tak? Jedno dziecko zniknęło, pamiętacie to dziecko, które wyglądało troszeczkę inaczej i było tutaj na górze? Teraz niestety już tego dziecka, że tak powiem, nie ma, więc ciekawe, co się z nim stało. Co się stało z zaginionym dzieckiem, które zostało jakby w takiej specjalnej sali zamknięte, aby rodzice mogli w spokoju zrobić, chyba w Biedronkach nie ma takich sal jak coś. To jest jakby lore po prostu tej gry, że jest taka sala, gdzie dzieciaki mogą pobawić się z oczywiście świeżakami, a rodzice w tym czasie mogą porobić zakupy. I gdzie się podziało to dziecko? To mnie najbardziej ciekawi. Czy ono zaginęło? Okej. Nie wiemy, nie dowiemy się, co się stało z tym dzieckiem. Jakby nie dowiemy się. Dobra, mamy trzecią noc. Co tym razem? Co tym razem? Dzisiaj jest wyjątkowa noc, ponieważ Groszek Grześ dołączył do gangu. Oh. Ale uważaj, jest on bardzo niebezpieczny, szybki, dobra, zwinny, ale bardzo nie lubi światła, dlatego dzisiaj przyda ci się światło. Jeżeli, dobra, Grześ znajdzie się w twoim biurze, oślep go światłem, dopóki sobie nie pójdzie i nie zapomni. Oh. Co to było? Zaczekaj chwilę, ktoś co do mnie puka, zaraz oddzwonię. Okej. Okay. Dobra, spoko. Czyli teraz mamy 3 do pilnowania, czyli to jest Groszek Grześ. Okej. Jeżeli Groszek Grześ mi wbije do biura, no to znaczy tylko jedno, że muszę poświecić na niego światłem i on jest szybki, więc... Dobra, wróć. Ha! Ty, bez kitu, jest bardzo... Dostałem podwójny jumpscare od 2 świeżaków. Fajnie. No to podejście drugie. Tym razem będziemy musieli, w ogóle zauważyłem, że możemy świecić światłem w nieskończoność, mimo iż jest to lekko oślepiające. Więc jeżeli macie problemy z epilepsją, to nie patrzcie. I jeżeli jakby rażą was po prostu migocące światła, to nie patrzcie na to. Po prostu nie patrzcie. A tymczasem ja muszę pilnować teraz 3 świeżaków, które zalęgły mi się prawdopodobnie tutaj w biurze. Dobra. Więc tak, nakręcamy oczywiście generator. To jest jakby najważniejsza rzecz. Wróć. O ty... Alarm, 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 Groszek, Groszek, za dużo ich tutaj, za dużo świeżaków, go away, idź sobie, idź sobie, idź sobie, idź sobie, come on, no idź sobie, świecę na ciebie, dobra, poszedł sobie, pięknie, 1 AM i mamy teraz naprawdę spore kłopoty, powiem szczerze, bo zniknął nam generator z niewiadomych przyczyn, czemu nie mogę kliknąć na generator, przepraszam bardzo, gdzie jest mój generator, tu powinien być napis generator, tylko że teraz go nie ma. Kłopoty, czy świecenie zużywa mi światło? Raczej nie. Radar, też raczej nie. Dobra, coś ewidentnie się tutaj zepsuło, albo tak mia... Go away, go away, idź sobie, idź sobie, idź sobie, idź sobie, zapomnij, zapomnij, Groszku Grzesiu, że tutaj byłeś i że jesteś w moim biurze. Dobra, poszedł sobie, pięknie. Odpalmy alarm, chociaż nie wiem, czy to coś da. Mam już 2 AM, więc wytrwałem całkiem spoko, tylko że problem jest taki, że mój generator się zepsuł i teraz jakby nie mam możliwości go użycia. Co jest nie lada problemem. No właśnie, co jest nie lada... Co to był za jakiś świeżak? What the hell? To nie była borówka Basia. Mam już sposób na Groszka Grzesia. Wystarczy cały czas trzymać kontrol i cały czas na niego świecić. I to w zupełności wystarcza. Ale czy przetrwam tę trzecią noc? Ciężko powiedzieć, ponieważ niekiedy zdarza się tak, że po prostu świeżaki wyskakują totalnie randomowo, mimo iż znajdują się w drugim krańcu sklepu. Może tym razem gang świeżaków będzie bardziej łaskawy dla mnie. Zobaczymy. Mamy znowu 2 AM i znowu 3 świeżaki. Tym razem może pójdzie mi lepiej, może gorzej.
ciężko stwierdzić. Jak tylko zobaczymy jakiegoś, to od razu trzeba działać. Na przykład jak zobaczymy groszka Grzesia, to od razu świecimy światłem. Tak więc uwaga, idź sobie, go away, go away, go away. Idź sobie, zapomnij, dobra, zapomniał, świetnie. Wróćmy na chwilę do generatora, bo jest to bardzo ważne, aby naładować generator. Siup, naładowany, pięknie, radar. Okej, okay, są daleko, więc to całkiem spoko. Widać, że tutaj troszeczkę AI dziwnie działa, ale jest to tylko fangame, więc nie ma co się dziwić. Mam nadzieję, że w zremasterowanej wersji twórca tutaj bardziej się postara i ulepszy te AI, żeby ono działało w miarę lepiej, bo na razie jest właśnie kilka problemów związanych chociażby z atakowaniem. Albo mamy farta, albo nie mamy farta i po prostu randomowy jumpscare się nam po prostu pojawia. Dwa były przy moim biurze, bardzo niedobrze, ale udało mi się obronić. Mamy trzecią AM i to jest chyba rekord. To jest rekord, jeżeli chodzi o tę trzecią noc, więc wróćmy, radar. Wszystkie są daleko, ale ja im nie ufam, bo one potrafią losowo po prostu wejść do biura, nawet jeżeli są w jakimś drugim krańcu naszego kochanego sklepu typu właśnie Biedronka. Okej, okay, generator, naładujmy go. Może się uda do czwartej AM tym razem. To jest już któraś próba z kolei, więc jakby nie ma co się... Cześć, panie Groszku, idź sobie stąd, proszę cię, idź sobie, po prostu sobie idź, go away, nice. Radar, mamy spokój, ale ja bym chętnie użył alarmu, chociaż mam też wrażenie, że jak ja nadużywam tego alarmu, to one się wkurzają bardziej na mnie, ale to może być tylko moje takie spostrzeżenie, złudzenie. Dobra, trzecia AM, pięknie, zaraz wskoczy nam czwarta AM, może jeszcze na chwilę generator, ten generator jakby się nie rozładowuje za szybko, więc w miarę jest okej, ale... Mam dziwne przeczucie, że... To był groszek? Nie, to nie był groszek. Groszek jest zaznaczony na bardziej żółty kolor. To był niestety, ale kalafior Krzyś, czyli mój największy wróg, który... Groszek, idź sobie. Czwarta AM. Idź sobie stąd. Ja tylko chcę ukończyć tę noc. Pięknie. Radar. Dobrze. Generator. Skoro mamy chwilę, to doładujmy go sobie do końca. On raczej do końca zmiany nie wytrzyma. I tak będziemy musieli go jeszcze podładować, ale na wszelki wypadek podładujmy go jeszcze raz, skoro już tu jestem. Radar. Dobra. Spokojnie. Nie ma nic w biurze. Pięknie. Czy coś planuje mi tutaj wbić do biura? To jest dobre pytanie. Poczekajmy chwilę na jakiś atak, bo coś czuję, że... Zaraz tutaj będzie atak borówki Basi. Wiedziałem, że tak będzie, więc w teorii teraz mógłbym bardzo szybko odpalić generator, podładować go troszeczkę i sprawdzić, czy przypadkiem groszek Grześ mi tutaj nie wbił jakoś, wiecie, okazjonalnie. Dobra, poszedł sobie, pięknie. Mamy spokój, więc naładujmy generator. Wydaje mi się, że jak go teraz naładuję, to on powinien wytrzymać już do rana, bo w końcu mamy 5 AM i zaraz będzie 6. I ciekawe, co będzie kolejnej nocy. Tego się najbardziej boję, że będzie jeszcze jeden przeciwnik. O, dobra, pozbyłem się kalafiora Krzysia, pięknie. Dobra, generator i podładujmy go jeszcze raz, to już jest ostatni raz, kiedy go ładuję. Bo za każdym razem, jak go ładuję, to jest bardzo niebezpiecznie. Cześć, panie Groszku, idź sobie, go away, idź sobie, sio, nie macie już tutaj. Pięknie, mamy spokój, proszę, 6 AM, proszę, niech już będzie 6 AM. Mimo iż AI jest troszeczkę kulawe, nie ma co ukrywać, to i tak mimo wszystko jakby ten feeling FNAF-a został zachowany, że jest ten stresik, że coś nagle randomowo wyskoczy, coś pójdzie nie tak, coś się zepsuje. A tutaj jednak daje radę, więc jest git. Dobra, chwila prawdy, wbijasz mi, dobra. Dobra, siema, cześć i do widzenia. Idź sobie, ja chcę tylko do szóstej. Udało się, trzecia noc ukończona, przed nami jeszcze dwie. I prawdopodobnie teraz będzie dalsza część lore, więc zobaczmy, co się dalej wydarzy. O! Ciekawe, ej, to jest naprawdę ciekawe, dobra. Znowu jesteśmy oczywiście pracownikiem Biedronki, jakżeby inaczej. Tyle, że tym razem... Okej, tym razem z tego, co widzę... A, to jest głośne, to jest bardzo głośne. Możemy iść do góry. Możemy iść w prawo, dobra. Czemu... O, patrzcie na to. To wszystkiemu jest winna Biedronka. Te czerwone plamy to są plamy, które zostały po dzieciach. I mamy wielką Biedronkę, która prawdopodobnie jest, że tak powiem, Aftonem. To jest Biedronka Afton, tak? Dokładnie tak. Biedronka Afton. Ciekawe, dobra. Czyli dzieci tak naprawdę, no niestety, zginęły z rąk Biedronki krwiożerczej. Dobra, podejdźmy do niej. A my jako pracownik chyba jesteśmy tą dobrą osobą, która, że tak powiem, musi znaleźć Biedronkę i ją zniszczyć. Tak? Nie, ja nie mogę żadną interakcję z nią wejść. Po prostu ja muszę uciekać ze sklepu i po prostu przeżyć kolejną noc. Dobra, co tym razem? Słuchamy. Nic? Radar.
Nic tym razem. Nie dostaliśmy telefonu. Co jest grane? Czy my mamy... Okej. Wow, 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 wow. Wróć. Siema. Cześć, kolego. Kolejna noc i tym razem nie dostaliśmy telefonu. Bardzo mi się to nie podoba, czyli jakby prawdopodobnie Fonga już nie żyje. Czyli jakby nasz pracodawca, czyli szef Biedronki, już niestety odszedł. Takie mam dziwne przeczucie, a my musimy tutaj przetrwać jeszcze 2 dni. Mogę się mylić co do Lore, bo jakby tak sobie je trochę zgaduję. Cześć, panie Groszku. Czemu ty mnie tak atakujesz mocno? O co ci chodzi? Jakby... Czego ty ode mnie tutaj chcesz? Dobra, generator. Musimy podładować. Oj, tak, zdecydowanie. Musimy podładować. Wróć, radar. Uuu, czy one przyspieszyły, czy mi się wydaje? Czy one są teraz jeszcze szybsze niż były? To mi się bardzo nie podoba. One przyspieszyły. Cześć. Cześć, panie Groszku. Zobaczcie, jest pierwsza AM, a my już byliśmy zaatakowani 2 razy. Oj, ta noc będzie bardzo ciekawa, a jeszcze przed nami 5. noc. Jestem ciekawy, czy będzie golden broku, albo coś w tym stylu, albo golden kalafior w sumie. Bo chyba kalafior Krzyś jest jakby głównym bohaterem tej całej serii, czyli jest jakby takim Freddym. To ciekawe, czy będzie golden kalafior. To by było dość śmieszne, powiem szczerze. Dobra, jest pierwsza AM, na razie sobie... Radzę dość dobrze, tak mi się wydaje, ale tutaj nigdy nic nie wiadomo, więc w każdej chwili możemy zostać zaatakowani, więc dobrze by było, jakbym mimo wszystko się bronił tutaj. Dobra, ty oczywiście mi wbijasz, klasycznie, tak? No idź sobie, go away. Nikt cię tu nie chce. Idź sobie. Groszek, Grześ, sio. Dobra, i oczywiście borówka mnie zaatakowała. I ty jeszcze. Dobra, ale poświeciłem na niego. W ogóle ten kalafior czasami randomowo... Oh, i znowu się zepsuło i nie mogę wejść w generator. Prawdopodobnie jak generator mi się rozładuje, mamy drugą AM. No to wtedy mamy pozdro. Cześć. Jakby spróbuję wytrwać jak najdłużej, ale prawdopodobnie jak generator właśnie się rozładuje, no to będziemy mieli papa i nie będziemy w stanie nic zrobić, bo jak się rozładuje, to pewnie od razu instant jumpscare jest, tak obstawiam. A jak widzicie, coś się nam tutaj zbagowało i może jak kliknę parę razy wróć, to zadziała? Nie, niestety nic z tych rzeczy. Ale one się dziwnie przemieszczają, co jest grane? Dobra, alarm, cześć kolego i do widzenia, idź sobie. No, zaraz będzie po generatorze i... Jak będzie po generatorze, no to nasz koniec. Chyba, że jakimś cudem uda nam się tutaj przeżyć, ale nie wydaje mi się, w ogóle muzyka się skończyła, więc tak jest, niestety. Generator nie wytrzymał. Twórca tej gry nie wspomniał o tym, ale kalafior Krzyś potrafi okazjonalnie zajrzeć do naszego biura. Mamy 3 AM, 4. noc, więc za chwilę poznamy kolejne lore tej jakże fantastycznej produkcji, więc póki co musimy się bronić, więc trzeba być bardzo, ale to bardzo ostrożny. Dobra, oczywiście Groszek, Grześ, bo któż by inny. Siema kolego, znowu mi tutaj wbijasz do biura. I tak, czasami gra się buguje i alarm, zdecydowanie alarm, i nie możemy uruchomić generatora, więc tym razem mam nadzieję, że tak się nie stanie i mam nadzieję, że w zremasterowanej wersji wszystko będzie już działało pięknie i sprawnie, bo tutaj mimo wszystko i tak to działa w miarę dobrze, więc nie ma co narzekać, ale oczywiście jakby to, że nie możemy uruchomić generatora, jest lekko po prostu wkurzające. Dobra, wróćmy, tu mamy 3 AM, idzie mi całkiem dobrze, opanowałem już mechaniki, więc to jest chyba najważniejsze, wiedzieć jak się bronić przed tymi wstrętnymi świeżakami. Dobra, oczywiście Groszek. Na Groszka wystarczy cały czas świecić, dopóki sobie nie pójdzie. I nie puszczamy kontrola nawet na sekundkę. Poszedł sobie, pięknie. Borówka Basia, odstraszamy. Generator, 4 AM. Też jakby ambient się skończył, więc to też jest kolejny błąd, który jest do naprawienia. Bo mamy teraz kompletną ciszę, ale prawdopodobnie ja wam wstawiłem tutaj jakąś muzykę w tę ciszę. Jakiś ambiencik, żeby cokolwiek grało, bo ta cisza jest lekko... wkurzająca, chyba że taki był zamysł twórcy, że nagle ma się zrobić cicho i troszeczkę dziwnie, ale nie mam pewności, ponieważ jakby był fajny ambient i się niestety, ale skończył. Dobra, 4 AM. Dobra, pyk, uda się, ja to przeżyję. Alarm, zdecydowanie alarm, bo tutaj, że tak powiem, kalafior Krzyś chciał mnie odwiedzić w moim biurze, ale ja na to nie mogę pozwolić. Dobrze, ty znowu, tak? Groszek, ciebie już znamy, bardzo łatwa kontra jest na ciebie, wystarczy się na ciebie mocno światłem świecić, a ty sobie bardzo ładnie pójdziesz. Dobra, mamy chwilę wytchnienia, naładujmy generator maksymalnie, wróćmy, zobaczmy jak to wygląda pięknie. Sprawdźmy biuro, czy przypadkiem kalafior Krzyś nie postanowił mnie losowo odwiedzić. Dobra, zaraz będzie atak, ja to czuję. 3, 2, 1, już, podwójny atak. Też jak jest podwójny atak, co ciekawe, to często Groszek Grześ zasłania borówkę Basie i jakby wydaje nam się, że tylko
tylko atakuje nas groszek Grześ, a tak naprawdę jesteśmy atakowani przez dwa, czyli jakby te wykrzykniki się na siebie nakładają, więc na to też trzeba zwracać uwagę, jest to bardzo ważne. Dobra, groszek atakuje, pięknie, i chyba tylko on w tym momencie atakuje, o ile się nie mylę. Dobra, idź sobie, bo zaraz tutaj mogę zostać zaatakowany przez jeszcze kogoś. Dobra, spokój mamy, ostatnie naładowanie generatora i prawdopodobnie mamy 6 AM, tak więc... alarm, zdecydowanie. Czemu tutaj mi jakiś, kurczę, chciał wbić kalafior do mojego biura? Nieładnie, nieładnie. Dobra, świecę na ciebie, świecę. Mhm, idź sobie, go away, idź sobie stąd. Idź sobie stąd, po prostu sobie stąd iść. Pięknie. Okej, wszyscy są daleko, mogę jeszcze podładować... Nawet nie musiałem podładować generatora, mamy 6 AM i znowu poznamy kolejną historię. Dobra, co tym razem się wydarzyło? To jest fantastyczne, jakby gramy każdą kolejną noc tylko po to... żeby zobaczyć, co wydarzy się dalej w Biedronce. No i cóż mogłoby się wydarzyć? Oczywiście, pojawiła się przerażająca Biedronka. Teraz mamy wszędzie płaczące dusze dzieci. Oh my god. Ej, to nie jest głupie. Dusze dzieci zostały umieszczone w świeżakach. To jest mocne lore. To jest bardzo mocne lore, powiem szczerze. Bardzo mocne. Czyli mamy duszę, ale teraz pytanie, kto umieścił duszę dzieci w świeżakach? O, to już zadanie dla was. Możecie napisać w komentarzu lore. Być może twórca to przeczyta i w zremasterowanej wersji doda jakieś ciekawe lore, które będzie lekko creepy, lekko przerażające i fajne. Więc wykażcie się, widzowie, i pokażcie w komentarzach, jak mogłoby wyglądać lore Biedronki. To może być dość interesujące. My oczywiście musimy zejść na sam dół jako pracownik Biedronki, który jest mega przerażony, i oczywiście zaczniemy noc piątą. Czy teraz się pojawi kolejny świeżak? Prawdopodobnie po tej nocy dzwoni telefon. To już twoja piąta noc, czyli twoja ostatnia. Okej. Okej. Aha. Świetnie, trzeba było tu... Co to jest? Co to jest za jeden wielki... szary wykrzyknik? Co to jest? Okej, naładujmy generator. Tym razem mamy jednego przeciwnika, ale pytanie jest następujące. Co to jest i czemu to się tak szybko przemieszcza? I czym to odstraszyć? I co to jest? Czy to jest brokuł? Czy to jest brokuł? Nie mówcie... Nie, to jest po prostu kalafior Krzyś, tylko że wersja bardziej creepy. Okej, nazwijmy go Golden... kalafior, chyba tak się powinien nazywać. Z tego co zauważyłem, nasz przerażający przeciwnik, czyli Golden Kalafior Krzyś, bardzo szybki jest, z tego co widzicie, i bardzo szybko atakuje moje biuro, że nawet nie jestem w stanie momentami zareagować i po prostu uruchomić alarmu, bo zanim się alarm zrestartuje, to ja dostaję potężnego jumpscara, więc albo coś tą nocą jest nie tak, albo ja po prostu źle tego używam. Chyba załapałem już, jak działa kalafior, a mianowicie musimy patrzeć jednocześnie na radar, jednocześnie pilnować generatora i jednocześnie, jeżeli pojawi się w drzwiach, a my nie będziemy mieli możliwości użycia alarmu, to po prostu musimy poświecić na niego światłem, bo on też się pojawia z tej strony, co jest totalnie dziwne, ale okej. Mamy tylko jednego przeciwnika, więc tak naprawdę mamy spoko, bo możemy skupić się na jednym. Jest już 1 AM, więc mamy rekord, jeżeli chodzi o tę noc. I po tej nocy znowu poznamy kolejną część, prawdopodobnie lore, o ile jest zrobione. Tak więc mam nadzieję, że jest. I uwaga, uwaga, powinien się teraz pojawić w moim biurze. Tak jest. I teraz jak poświecę, to być może go odstraszę i być może się nie pojawi. A być może AI działa właśnie w taki sposób, że dopóki nie odpalimy kamer, czyli jak we FNAF-ie, to nasz kochany tutaj kolega w ogóle się nie ruszy, więc ja bym na to liczył i właśnie liczę na to, że to tak właśnie działa, bo jeżeli tak nie działa i tylko, no właśnie, on chyba się nie rusza, jak ja... Dobra, jest znowu w biurze. Jak ja nie patrzę na kamery, to on się chyba nie rusza, więc dobrze by było wyczekać na odpowiedni moment i po prostu uruchomić kamery w momencie. Tak jest, on się nie rusza. Jak ja nie patrzę na radar, to on się nie rusza. Albo i się rusza? Ciężko powiedzieć, ciężko stwierdzić. Niemniej jednak... Okej, troszeczkę go spowolniłem, więc mogę go tak cały czas odstraszać, jednocześnie ładować sobie generator i być może uda nam się do 6 wytrwać. Nie będzie to łatwe, ale spróbujemy, tak więc świecimy światłem po troszeczku. 2 AM, nie jest źle, nie jest źle. Mamy 2 AM, okej, prawdopodobnie to już nam się zrestartowało wszystko. Radar, świetnie. I oczywiście cofamy go, pięknie. Odpalmy sobie generator, żeby go niby tutaj podładować troszeczkę i wróćmy tutaj i teraz na spokojnie. Dobrze, dam radę, to się musi udać. Radar, jak? Wydaje mi się, że ja go spowalniam tym, że nie patrzę na radar, że tak to właśnie działa, ale pewności nie mam. I albo jesteśmy unlucky. O, widzicie? Tak właśnie.
Alarm, alarm. Czyli jak on się pojawi w biurze i ja na niego poświecę, to on się cofa i na chwilę go spowalniamy. Czyli taka jest mechanika. Bardzo ciekawe, o tym oczywiście nam Fonga już nie powiedział, to już musieliśmy sami ogarnąć. Więc chyba jest git. Dobra, świecę, świecę i uwaga, uwaga, on zaraz będzie w moim biurze. Chwila prawdy, świecimy, świecimy, radar, boom. Cofamy go, pięknie, idzie mi rewelacyjnie, mam nadzieję, że tak będzie oczywiście cały czas. Poczekajmy tutaj chwilę, bo jeżeli nie odpalę radaru, to prawdopodobnie 3 AM, jeszcze tylko pół zmiany. Jeszcze tylko 3 godzinki i będziemy mogli sobie stąd pójść. Tak, on się jakby przemieszcza zdecydowanie wolniej. Dobra, czy już jesteś w moim biurze? Jesteś, ale ja mogę użyć sobie pięknie alarmu i cię cofnąć. Tylko, że cofnąłem go, no właśnie, cofnąłem go nie aż tak dobrze, jakbym chciał. Jest 3 w nocy, więc pewnie jest bardziej aktywny, albo on tak może losowo chodzi? Ciężko powiedzieć i odpalanie radaru co chwilę raczej mi prawdopodobnie w tym nie pomaga. Raz, dwa, trzy, dobra. Okej, okay, cofnął się, czyli on chodzi randomowo, raczej chodzi tylko po... Jestem pewien, że on nie był w moim biurze. 3 AM, tym razem musi się udać i zauważyłem ciekawą zależność, a mianowicie, kiedy dzwoni alarm, to on nie może wejść do mojego biura, raczej się to nie zdarzy. Natomiast kiedy alarm ucichnie i on się pojawi tu, to od razu trzeba go resetować. Nie ma co nawet się zastanawiać, spamować alarmem. To jest jakby jedyne rozwiązanie, które znalazłem na tę moją bodajże, chyba to już jest 5. próba. Ponieważ naprawdę kalafior jest ciężkim przeciwnikiem. Dobra, wybiła 4 AM, idealnie, ja sobie tu świecę tak profilaktycznie. Dobra, cisza jest, okej, wbiłeś tutaj pięknie. Tym razem się nic nie baguje, więc być może tym razem za tą próbą uda mi się ukończyć tę grę. Byłoby nieziemsko fajnie, gdyby mi się to udało, bo już naprawdę siedzę tutaj bardzo długo. I oczywiście mam nadzieję, że widzowie oczywiście napiszecie w komentarzu wszelkiego rodzaju porady dla twórcy, co mógłby ulepszyć i co mógłby dodać w zremasterowanej wersji, bo to jest jakby ta stara wersja. Natomiast ta zremasterowana, którą graliśmy tydzień temu, ona ma dopiero 2 noce. Więc no, po prostu napiszcie mu coś ciekawego, co mógłby dodać i myślę, że na pewno przeczyta. A tymczasem próbujemy to zrobić. I dobra, wbijasz mi pięknie. Naładujmy sobie generator, bo się troszeczkę rozładował. Jestem ciekaw, czy będzie jeszcze jakieś lore tutaj po tej 5 nocy, bo to jest jakby ostatnia noc i kto wie, co się tutaj wydarzy. Dobra, świecimy. Pięknie, pięknie. Okej, świecimy. Próbujesz mi wbić, prawda? Tak, skończył się alarm, ale ja i tak nacisnę, bo to też się ten znacznik troszeczkę baguje i nieraz on pokazuje, że o, nie jest w biurze, nie jest w biurze, okazuje się, że jest w biurze, więc ten znacznik tutaj tego wykrzyknika jest zepsuty i po prostu trzeba to na wyczucie brać, inaczej tutaj się nie da. Skończyło się alarm, więc od razu jakby widzicie, on prawdopodobnie był tutaj, bo ten znacznik jest zepsuty. Więc ja go wyczułem, że kalafior chce mi tutaj wbić do biura. A tymczasem, pięknie, 5 AM, zaraz będzie 6, ja to czuję, że to jest ta próba, musi się udać. Miejmy nadzieję, że damy radę. Skończyło się alarm, ja go cofnę na wszelki wypadek, bo to nigdy nie wiadomo. I chyba jest też tak właśnie, że jak alarm cały czas dzwoni, to on mi do biura nie wbije. Nie ma szans nawet, żeby się zbliżył. On tego alarmu nienawidzi. Dobra, zaraz będzie 6. Chwila prawdy, świecimy. Dawaj. Dźwięk się skończył. Alarm. Ja użyję alarmu na wszelki wypadek. Go szósta, dawaj mi szóstą, proszę. Ja już nie chcę tutaj pracować, mam już dość tego miejsca. Jest 6, w końcu się udało. Mamy 6. Okej, co się wydarzyło dalej? Czy będzie jeszcze coś ciekawego? Czy to już będzie po prostu zakończenie? Koniec. Co to za zdjęcie? Naprawdę? O! Oh my god! Biedronka się spaliła! O! To jest nawiązanie do FNAF-a. Tyle, że zamiast, że tak powiem, FNAF-owy tutaj lore, to tutaj się spaliła Biedronka. Ciekawe. Niemniej jednak mamy coś takiego jak Custom Night i z tego co widzę, to możemy sobie ustawić moc oraz mamy różnego rodzaju wyzwania. Na to mnie na pewno nie namówicie. Tylko warzywa, czyli mamy 2 warzywa. Grochówka. O, ciekawe, czyli kalafior i groszek. Kremówka. 2137, no okej, dobra, jakby kalafior, borówka, groszek, rzodkiewka, kremówka, wszystko się zgadza, jakby, oczywiście. Zdrowa noc, 4635, to jest jakiś skrót, prawdopodobnie, nie wiem. Noc dziewczyn, czyli tylko borówka i tylko rzodkiewka mnie atakuje, ciekawe. Niemniej jednak ja bym sobie zobaczył, co jest w ekstras. Mamy coś takiego jak maskotki, kalafior Krzyś, borówka Basia, groszek Grześ, czyli mamy tutaj jakby wszystkie, chciałem powiedzieć, animatroniki, wszystkie świeżaki, rzodkiewka Żaneta oraz kalafior. O, czyli to jest ten przerażający kalafior. Mamy jumpscary, więc
Możemy sobie obejrzeć wszystkie jumpscare, jak wyglądają. Mrówka Basia, Groszek Grześ. A, czyli rzodkiewka Żaneta mnie atakuje, kiedy nie naładuje generatora. Okej, okay. Ciekawe. No i oczywiście, a, bo to jest Killafior. A czemu ja przeczytałem Killafior? Killafior, okej, okay. Odrzucone pomysły. Drzwi w biurze. Ej, czemu drzwi w biurze? No w sumie to już byłoby za bardzo FNAF-owe, a za mało biedronkowy ten pomysł. Kamery. Ej, kamery byłyby jak najbardziej spoko. System dźwięku, to chyba w zremasterowanej wersji było, o ile się nie mylę. Wentylacja też była w zremasterowanej wersji. I oczywiście głosy maskotek, to jest odrzucony pomysł. Codziennie niskie ceny, ej. Głosy maskotek byłyby naprawdę, naprawdę fajne. Więc tak, widzowie, to było 5 nocy w Biedronce. Dajcie znać, co sądzicie. I widzimy się w 5 nocy w Biedronce. Zremasterowana wersja 5 nocy.